Czy wiedzieliście może, kto zdał maturę z matematyki na ponad 30%? Jeżeli nie, to już się oczywiście witam. Ja jestem Kuba, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam reprezentacje, których nie ma w FIFA i każdy by chciał, żeby zostały one dodane do FIFA 23. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Oczywiście jesteśmy przy naszym standardowym wyzwaniu 100 łapek w górę i będzie naprawdę kozacko. Oraz chciałem was zaprosić do mojego Instagrama. Tutaj macie napisaną nazwę tego Instagrama. Wbijajcie. Link jest także oczywiście w opisie i zostawcie tam obserwacje. Jeżeli ktoś chce ze mną popisać czy coś takiego, o to zapraszam oczywiście na Instagrama i możemy sobie tam kilka wiadomości wymienić. I także zostawcie subskrypcję na tym kanale oraz komentarz pod tym filmem. Tutaj jest standardowo moja propozycja tego komentarza. Pod każdym oczywiście zostawię serduszka, teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A pierwszą reprezentacją w tym odcinku jest reprezentacja Urugwaju, która została usunięta bodajże rok temu z FIFA. A nie oszukujmy się, Urugwaj jest według mnie bardzo mocną reprezentacją. No wiemy, że chyba na Mistrzostwa Świata z tego co wiemy nie jedzie. Aczkolwiek, jak tutaj widzicie, jest jeden z najlepszych piłkarzy w ostatnich latach, czyli Luis Suarez. I są takie duże talenty jak m.in. tej zawodnik FC Barcelony i to w sumie Suareza z tym piłkarzem łączy. Tutaj właśnie Urugwajczyk ma 89 aż potencjału i jest to według mnie jeden z najlepszych na ten moment takich młodych obrońców dla Lidze i nawet można powiedzieć, że chyba na świecie. No ale tak, oczywiście reprezentacja Urugwaju to nie tylko tych dwóch zawodników, jest jeszcze Cavani, jest naprawdę wiele świetnych piłkarzy, także Fede Valverde, który także jest bardzo dużym talentem, ale jej rok temu, jak to powiedziałem, tą reprezentację z FIFA usunęła, prawdopodobnie za brak licencji, ale jest duża nadzieja, że może byśmy FIFA 23 znowu zobaczyli, no bo jednak nie oszukujmy się, Urugwaj jest bardzo znaną reprezentacją. Ja na przykład lubię grę tej reprezentacji, Mundial 2010-2014, coś naprawdę pięknego. No i fajnie jakby właśnie Urugwaj do FIFA 23 oczywiście dodali. I teraz przechodzimy do reprezentacji, która podbiła serca milionów kibiców podczas Euro 2020, a jest to oczywiście, jak widzicie, Szwajcaria. No naprawdę Szwajcaria, to co zrobiła na Euro 2020, kiedy wyeliminowała ona Francję i w następnym meczu prawie wyeliminowała Hiszpanię, to było coś niesamowitego w rzutach karnych. Według mnie był to jeden z najlepszych meczów, jeżeli chodzi o całokształt Euro 2020. Jak widzicie, najlepszym piłkarzem tutaj jest Sommer, a najlepszym młodym zawodnikiem jest dość Zakaria, czyli nowy nabytek Juventusu. No co, Szwajcaria ma także wiele świetnych zawodników, Embolo, Shaqiri, właśnie Sommer, Akanji. Jest wiele świetnych talentów, także Mbappé. Jeżeli chodzi o samego Ultimate'a, są to grywalne karty, ale jeżeli chodzi o jakąś karierę, szybkie mecze i tak dalej, to tej reprezentacji, bo także została ona usunięta właśnie dopiero w FIFA 22, z tego co widziałem, za pewnie brak licencji, aczkolwiek no nie oszukujmy się, że reprezentacja Szwajcarii do FIFA 23 mogłaby wrócić i chyba nikt by się z tego powodu nie obraził. Jeżeli mieliśmy drużynę, która podbiła serca na Euro 2020, czas teraz ta drużyna chyba, która najbardziej rozczarowała na Euro, a jest to reprezentacja Turcji, która była zapowiadana na czarnego konia tych rozgrywek, a wyszło jak wyszło, że chyba strzeli oni jedną bramkę przez trzy mecze w grupie oraz tej grupy oczywiście nie wyszli. Jeżeli chodzi o tych zawodników, to oczywiście najlepszym jest Çalhanoğlu, a drugim jest Kocku, chyba dobrze to czytam, ponieważ tureckich nazwisk to można się spodziewać, że zbytnio czytać nie umiem. Ale właśnie ten zawodnik Feyenoordu, który będzie grał m.in. w finale Ligi Konferencji. Ma on bardzo wysoki potencjał, chyba oceniony gdzieś na około 85 z tego co pamiętam, a jakoś o tym zawodniku zbytnio nie słyszałem, no ale zbytnio ligą holenderską się nie interesuje. No ale wiemy, że w lidze tureckiej jest m.in. też Kabak, jest Demir, jest naprawdę wielu świetnych zawodników. No i reprezentacja Turcji, co jak co, tak żeby się do FIFA 23 jak najbardziej nadała i fajnie, jeżeli by ona oczywiście wróciła, bo tak jak dwie poprzednie reprezentacje, tak została usunięta w FIFA 22. No i teraz przechodzimy do przedostatniej reprezentacji w tym odcinku, a jest to reprezentacja Kolumbii. Reprezentacja Kolumbii, z tego co wiem, chyba już dwa lata nie jest w FIFA, jeżeli nie rok, ale tutaj mogę się oczywiście mylić, bo dokładnie to nie pamiętam, aczkolwiek no reprezentacja Kolumbii, jak wiemy, jest to także porządna drużyna, tak samo jak w przypadku m.in. Urugwaju. Mamy tutaj najlepszego zawodnika Cuadrado oraz zawodnika z największym potencjałem i jest to oczywiście Diaz, który naprawdę w Liverpoolu wymiata i jest według mnie jednym z lepszych teraz takich, można powiedzieć, no zawodników Premier League, którzy robią różnicę, jeżeli wejdą z ławki i tak dalej. Aczkolwiek no Kolumbia jest także bardzo ciekawą drużyną, jest wiele właśnie talentów. Wiem, jak to wygląda z tymi drużynami z Ameryki, jak właśnie Urugwaj, Argentyna, Kolumbia, Brazylia, że tam jest wiele świetnych talentów, na przykład m.in. Diaza. No i fajnie, jeżeli by ta drużyna wróciła do FIFA 23, do szybkich meczy, bo także było można fajnie się tą drużyną pobawić. O tym mówiłem już chyba nawet kilka odcinków temu, nawet można powiedzieć kilkanaście. Kiedy to mówiłem, że tej drużyny w FIFA 22 nie będzie, no i chyba także każdy by chciał, żeby wróciła ta drużyna do FIFA 23. Powiedziałem to już chyba 15 razy w tym odcinku, aczkolwiek no naprawdę bardzo bym chciał Kolumbię, proszę i jej oddajcie na tą reprezentację. I już ostatnią drużyną narodową w tym odcinku jest Chorwacja, której już od dawna w FIFA nie ma i to nawet chyba od kilku już lat.
a jest to, no jak to powiedziałem, w sumie Chorwacja przez chwilę, 1000 IQ. No i co, no wiemy, że Chorwacja na każdej jakiejś lepszej imprezie gra bardzo dobrze i także wiele osób lubi tą reprezentację, bo pamiętamy, że na mundialu w 2018 roku większość kibicowała właśnie Chorwacji w finale i także to był taki też można powiedzieć czarny koń, który praktycznie w każdym meczu grał dogrywkę, a doszli aż tak wysoko. No i co, najlepszym zawodnikiem, jak chyba każdy się może domyślić, jest Modric, a najlepszym zawodnikiem z potencjałem, jest Gwardiol. Nie wiem, czy dobrze czytałem, ale ma on ponad 87 potencjału, więc jest to naprawdę wysoko. No jest to także grywalna karta w Ultimate Team bez tego potencjału, ale jeżeli się go rozwinie, to mi się wydaje, że musi być to bestia w trybie kariery. No i co, nie oszukujmy się, reprezentacja Chorwacji pewno jest jedną z najbardziej brakujących reprezentacji, jeżeli chodzi o całą FIFA. No i tutaj to nawet chyba nie muszę pytać, czy ktoś by chciał ich zobaczyć. No i była to już ostatnia reprezentacja w tym odcinku. Więc ja wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostać łapki w górę pod tym filmem i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia, cześć!